Witamy na kolejnym wykładzie organizowanym przez Centrum Szyfrów Enigma serii Alfa Enigma. Jestem Maksym Kępiński, specjalista do spraw mediateki. Jest też z nami kolega Karol Szapanowski, specjalista do spraw promocji, który nie tylko zapewnia oprawę promocyjną wydarzenia, ale także cały czas czuwa nad przebiegiem naszego spotkania. Dzisiaj mamy przyjemność gościć profesora Rafała Prinkę, doktora habilitowanego nauk humanistycznych, historyka i genealoga, badacza dziejów okultyzmu, emerytowanego wykładowcę na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, autora wielu publikacji, m.in. Wiedza hermetyczna, systematyka dziedzin niewyjaśnionych, tarot, dzieje niezwykłej talii kart, zwodniczy ogród błędów, piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku i innych. Nasz prelegent był także zaangażowany w powstanie krytycznego wydania manuskryptu Wojnicza pod tytułem The Wojnicz Manuskrypt, między innymi jako współautor zawartego tam wprowadzenia. Ta ostatnia publikacja jest szczególnie ważna z punktu widzenia dzisiejszej naszej tematyki dotyczącej właśnie tego tajemniczego, prawdopodobnie XV-wiecznego rękopisu odkrytego w 1912 roku przez polskiego antykwariusza, działacza społecznego, rewolucjonistę Michała Wilfryda Wojnicza. Temat ten, jako jedna z nierozwiązanych zagadek kryptologicznych i językoznawczych, obecny jest także na naszej ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma. Do dzisiaj źródło to jest przedmiotem wielu spekulacji, rozpala wyobraźnię specjalistów i miłośników nierozwiązanych zagadek z przeszłości i z tego właśnie względu postanowiliśmy zaprosić pana profesora do wygłoszenia wykładu właśnie na ten niezwykle interesujący temat. Tradycyjnie zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach na Facebooku, do których będzie mógł się po wykładzie odnieść nasz prelegent. Nie przedłużając, panie profesorze, oddaję głos. Bardzo dziękuję i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. To dla mnie bardzo miłe, że mogę wystąpić w tak znakomitej instytucji, jaką jest Centrum Szyfrów. Pozwolę sobie opowiedzieć na temat tego fascynującego, najbardziej tajemniczego chyba dokumentu, jaki istnieje, czyli rękopisu Wojnicza. Podzieliłem mój wykład na trzy części. Najpierw przedstawię sam rękopis w skrócie, potem jego sylwetkę, znaczy łącznie z sylwetką jego odkrywcy, potem historię rękopisu, która jest również bardzo ciekawa, i wreszcie próby rozszyfrowania jego znaczenia, jego pisma i w ogóle czego dotyczy, bo wszystko w tym rękopisie jest niejasne i niepewne. Zatem rozpocznę od samego rękopisu. Tu na prezentacji na stronie tytułowej widać połowę twarzy pierwszego znanego nam pewnego właściciela rękopisu, do którego potem wrócimy. I też takie charakterystyczne ilustracje nagich kobiet, które się tam pojawiają, też do tego oczywiście wrócimy. Rękopis ten znajduje się w bibliotece Beinecke, to jest na Uniwersytecie Yale, ma sygnaturę 408. I właśnie jak widać tu na ilustracji, też te sylwetki nagich kobiet z jakimiś rurami i basenami i tekst w zupełnie nieznanym języku i nieznanym pismem. Całość jest napisana i narysowana, pomalowana, bo te rysunki są kolorowane w części. Całość jest na pergaminie, jak wspomniałem, w nieznanym języku, nieznanym z innych źródeł systemem pisma, a jednocześnie bardzo wprawną ręką pisarską, bez poprawek żadnych, także to jest przepisane na czysto, można się domyślać. Rysunki kreską są później kolorowane, nie wszystkie zostały pokolorowane.
Format jest dosyć niewielki, mniej więcej format zeszytowy, 16 na 22,5 cm. I co najistotniejsze chyba, że jest dość obszerny, bo znamy różne szyfrowane wiadomości w źródłach średniowiecznych, ale zwykle to było kilka wyrazów, czy jakaś receptura, prawda, krótka, czy ewentualnie najwyżej jeden akapit, a tutaj mamy nieznanym języku i piśmie, być może szyfrem, 104 karty obustronnie zapisane. Przy czym wiadomo, że pierwotnie było więcej, że co najmniej jednej składki brakuje, a może więcej, więc było albo 116 stron, a może nawet 136 stron. Łącznie 250 tysięcy liter w cudzysłowach, bo też nie wiadomo do końca, czy to są naprawdę litery, na ponad pierwotnie prawdopodobnie 240 stronach. A więc ten tekst jest olbrzymi w porównaniu do innych szyfrów średniowiecznych. Co też jest dosyć niespotykane w rękopisach średniowiecznych, jest kilka rozkładówek z ilustracjami, diagramami po dwie lub trzy karty i jedna wielka rozkładówka, tak zwana w kręgach badaczy rękopisu płachta, mająca 45 na 45 cm i złożona z sześciu kart. Czy wielkości kart, no bo to jest jedna strona, jedna karta. Całość jest ułożona w 20 składek, z których zachowało się 18 i po 4 bifolia, czyli innymi słowy każda oryginalny arkusz pergaminu był składany na dwie części i potem cztery takie stworzyły składkę. Te składki mają swoje sygnatury. Sygnatury nie są szyfrowane, są normalnie numerowane, oznaczane i również mają foliacje, czyli numery stron, dodane prawdopodobnie później, ale nie później niż w XVI wieku, sądząc po kształcie cyfr z tej epoki. Datacja pergaminu. Wcześniej były różne spekulacje na temat tego, czy to nie jest na przykład współczesne fałszerstwo, nawet samego Wojnicza podejrzewano, czyli odkrywcę podejrzewano, że to on sfałszował, że miał dostęp do pergaminu i sfałszował, ale datacja pergaminu i również badania chemiczne atramentu i farb zastosowanych wskazują jednoznacznie, że musiał powstać między 1404 a 1438, czyli przyjmuje się, że około 1425 zapewne tenże rękopis powstał. Okej. Ta wspomniana płachta, przechodząc do przedstawienia samego rękopisu, wygląda w ten sposób, jak tutaj na ilustracji. Nie można się domyślić. Tu oczywiście różne pomysły i hipotezy powstają w kręgach osób zainteresowanych tym rękopisem. Ale co przedstawia ten schemat, nie można dociec. Nic oczywistego w każdym razie to nie jest. Tam w niektórych miejscach pojawiają się, tak jak tu na tym powiększeniu szczegółu, elementy architektoniczne, stąd niektórzy sądzą, że to może być mapa jakaś schematyczna, inni z kolei, że to jest przedstawienie anatomiczne, ale nic pewnego jak dotąd nie udało się ustalić. I teraz przedstawię, bo tam jest kilka sekcji tematycznych takich, jakby dotyczących różnych dziedzin. Wszędzie jest mnóstwo tekstu, jak widać tu na tej ilustracji.
ale po kolei przechodząc, więc największą częścią, ponad połowę całego rękopisu, to jest zielnik. No i to oczywiste jest, bo na każdej stronie jest jakaś roślina i zapewne opis jej działania, jej zdrowotnych różnych zastosowań farmaceutycznych, ale te rośliny są tak schematycznie i dziwnie wyrysowane, że nie ma żadnej pewności, jak je identyfikować z rzeczywistymi roślinami, prawda? Wielu badaczy publikowało nawet, kilkoro badaczy publikowało, a wielu innych w internecie ogłaszało swoje hipotezy, swoje identyfikacje tych poszczególnych roślin, no ale między sobą one są niezgodne, czyli jedni identyfikują jako taka roślina, inni jako inna i jest z tym oczywisty kłopot. Następna sekcja to są tak zwane, mówię, no bo tak się w kręgach zainteresowanych określa, ale nie wiemy na pewno, co przedstawiają te diagramy astronomiczne. No tu ten po prawej stronie, tam można się domyślać, że to są fazy Księżyca, bo tak zwykle były w tym jednym z wewnętrznych kręgów zwykle przedstawiane. Tutaj w tym po lewej też mamy w środku takie kółeczko z twarzą, być może to jest Słońce, ale czy tak jest rzeczywiście, też nie wiadomo. I w ramach tych diagramów też mnóstwo napisów, takich tak zwanych etykiet, gdzie jest krótkie słowo przy rysunku, które coś najpewniej oznacza. Trzecia część została nazwana diagramami kosmologicznymi z kolei, bo takie wirujące jakby galaktyki, oczywiście trudno mówić o galaktykach, o znajomości galaktyk czy pojęcia galaktyki w średniowieczu, więc to na pewno nie są galaktyki, ale jest kilkanaście tego typu diagramów, znów opisanych i na samym diagramie, i w okolicach, prawda? Też tutaj widać, jak i na poprzednich stronach tutaj, które pokazywałem, że rysunki były robione najpierw, a potem dopiero dopisywany tekst, prawda? Tam, gdzie może tu cofnę jeszcze. O, tutaj najlepiej widać, jak jest roślina po prawej stronie szczególnie, została najpierw wyrysowana, a potem tekst został wpisany tak, żeby nie nachodził na rysunek, prawda? Czyli to było bez wątpienia, jest to czystopis, tak jak wspominałem, nie ma żadnych poprawek. Następna sekcja to są znaki zodiaku i tu jest jedyne miejsce, gdzie mamy pewność, że to są znaki zodiaku, natomiast ich przedstawienie jest zupełnie niepodobne do żadnych innych przedstawień, mianowicie poza tym, że w centrum, wszystkie są w formie takich okrągłych diagramów, w centrum jest tradycyjne przedstawienie znaku zodiaku, symbolu figuratywnego znaku zodiaku, natomiast w koło są kręgi z postaciami znów nagich kobiet, wszędzie po 30 postaci, czyli można się domyślać, że te postaci symbolizują poszczególne stopnie znaku, prawda? Bo każdy znak zodiaku ma 30 stopni. Przy każdej takiej figurce jest etykieta, być może z imieniem tej, jak niektórzy mówią, nimfy, ale też nie ma żadnego innego historycznego przykładu, do którego można by to porównać. Tu jeszcze inny pokażę przykład znaków zodiaku, to jest znak barana i co ciekawe właśnie znak barana i znak byka są podzielone na dwie osobne ilustracje i po 15 postaci w tych kręgach.
Tutaj już nie są nagie, tylko ubrane i wszystkie siedzą w takich jakichś koszach czy pojemnikach. Nie wiadomo dokładnie, co one mają przedstawiać. Natomiast brakuje stron tych kart zaginionych niewątpliwie ze znakami koziorożca i wodnika. I też tak samo mamy etykiety przy każdej z tych postaci. Większość z nich trzyma w ręku gwiazdę. I okej. No i wreszcie najdziwniejsza sekcja, potocznie nazywana balneologiczną albo biologiczną, gdzie mamy rysunki kobiet w jakichś dziwnych systemach rur nawadniania, w basenach, nagie postaci. To cała składka 13 obejmuje te właśnie nimfy, czyli 16 stron takich rysunków i również przy większości z nich są takie etykiety, pojedyncze słowa niełatwe, znaczy niemożliwe na razie do rozszyfrowania. Następna sekcja, którą się określa jako farmację, to podobnie jak tam był na początku zielnik, tutaj są fragmenty roślin, też w większości opisane takimi etykietami i prawdopodobnie pojemniki do farmaceutyków, choć to też nie jest pewne, bo tu ten na przykład z lewej strony na dole jest bardzo wyrafinowany, kilkupiętrowy, być może też to są jakieś urządzenia do destylacji lekarstw albo jeszcze coś zupełnie innego. I ostatnia sekcja, gdzie jest sam tekst potocznie określana jako receptury, no być może to są, no jest to, ponieważ całość rzeczywiście robi wrażenie na jakiś podręcznik farmaceutyczno-medyczny, to mogą być to receptury jakichś leków, ale nie wiemy, nie wiemy. Mogą to też być astronomiczne, astrologiczne opisy oddziaływania poszczególnych gwiazd. No, nie da się tego określić i to jest najgęściej zapisany fragment, cała jedna składka i prawdopodobnie te części zaginione, które się nie zachowały. Także tak wygląda sam rękopis. Jego odkrywcą, jak już zostało wspomniane, był Polak Michał Wojnicz. Tutaj sobie pozwoliłem troszkę zażartować, ale to być może wcale nie jest żart, bo nie wiem, czy Roman Polański słyszał o Wojniczu, czy widział to jego zdjęcie z młodości, które tutaj jest, ale Johnny Depp ewidentnie jest ucharakteryzowany bardzo podobnie, kiedy grał w Dziewiątych Wrotach właśnie takiego szalonego antykwariusza, a więc no, być może Polański to jakoś wpłynęło na Polańskiego. W każdym razie Wojnicz urodził się w Telszach na Żmudzi w rodzinie szlacheckiej, polsko-litewskiej, ale identyfikował się jako Polak. Zmarł w 1930 w Nowym Jorku. Do niedawna uważano, że imię Wilfryd, którego używał później w Anglii i w Stanach jako pierwszego imienia, że to był jego pseudonim z czasów aktywności rewolucyjnej, ale okazało się, że nie, że w akcie urodzenia ma jako drugie imię Wilfryd. Też niekiedy używał przed nazwiskiem nazwy herbu Habdank i no jego życiorys
jest równie fascynujący jak sam rękopis i nadaje się na pewno na film. Ale króciutko tylko powiem, że no, uczył się w Suwałkach w gimnazjum, potem studiował w Moskwie farmację. Tam związał się z organizacją rewolucyjną Narodna Wola, w której poznał Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Józefa Piłsudskiego i też Aleksandra Ulianowa, brata Lenina. W 1885 został wysłany przez tą organizację do Warszawy, do ówczesnego Królestwa Polskiego, celem nawiązania kontaktów rewolucyjnych z partią Proletariat, która już po aresztowaniu Waryńskiego, której przewodziła Maria Bohuszewiczówna, zaczął współdziałać z nimi. Po nieudanej próbie odbicia swoich towarzyszy z Cytadeli Warszawskiej został aresztowany i w 2 lata później zesłany do Tunki, później przeniesiony do Irkucka na Syberii. W Tunce poznał Józefa Piłsudskiego, zresztą z oboma Piłsudskimi później był przez całe życie w kontakcie. Po 3 latach syłki uciekł z Syberii przez Mongolię i Chiny, dotarł do Hamburga i potem do Londynu. Tu są pewne wątpliwości co do tej wersji podanej przez Wojnicza, ale tu nie będziemy wchodzić w te szczegóły biograficzne, bo mówimy bardziej o samym rękopisie. W każdym razie w Londynie działał w takim ruchu nihilistycznym Stiepniaka razem z Ethel Lillian Bull, córką Georgia Bulla, wybitnego matematyka i no, współtwórcy podstaw informatyki od algebry Bulla. Ethel jeździła do Rosji ówczesnej, między innymi do Warszawy i do Lwowa, przemycając podziemną literaturę właśnie drukowaną w Londynie. I później takie no, romantyczna wersja, którą opowiadała, mianowicie, że kiedy Wojnicz siedział w Cytadeli Warszawskiej, to ona była w Warszawie i go z daleka widziała przez okno, i się wtedy w nim zakochała. Czy tak było, to nie wiemy, ale w każdym razie już w Londynie w 1991 roku wzięli ślub. Dzieci nigdy nie mieli, później adoptowali córkę. Kiedy Stiepniak zginął w Anglii w wypadku samochodowym, to wycofali się z tej działalności rewolucyjnej w 1995 roku i zbliżyli się do Polskiej Partii Socjalistycznej, która no, w Londynie też miała swoje przedstawicielstwo, tam między innymi i Piłsudscy również bywali, także tutaj, ale to nie była już działalność taka aktywna, tylko raczej sponsoring, tym bardziej kiedy po 98 roku, czy od 98 roku został antykwariuszem. Za namową znajomego z Biblioteki Muzeum Brytyjskiego zaczął jeździć najpierw po Anglii, po zamkach no, zubożałych arystokratów i wyszukiwać i kupować od nich stare druki, rękopisy i różne inne no, ciekawe rzadkie książki i okazało się, że jest w tym znakomity i wkrótce jego firma stała się światową, można powiedzieć, światowej rangi antykwariatem. Tutaj na ilustracji widać jeden z jego katalogów, numer 31, gdzie oferuje inkunabuły, stare druki nieznanych drukarzy i tak dalej. I miał przedstawicielstwa poza Londynem w Paryżu, Florencji, Wiedniu i w Warszawie również.
Później jeszcze w Wenecji kupił cały antykwariat z milionem książek. Także, że był naprawdę no, znaczącym, odniósł znaczący sukces w tej branży. Po I wojnie światowej w 1920 państwo wojniczowie przenieśli się do Stanów, no i tam Michał Wojnicz zmarł w roku 30. A w 1912 właśnie zakupił rękopis, znalazł rękopis, który od tej pory nosi jego imię, rękopis Wojnicza. Tak mniej więcej z tego okresu są te zdjęcia tutaj widoczne, a z lewej strony na górze fragment listu już po śmierci Wojnicza, listu jego żony do jednego z badaczy rękopisu, gdzie informuje, że ten rękopis został kupiony w 1911, jednak prawdopodobnie to było w 12, no nie jest to do końca pewne, ale przyjmuje się raczej 1912 w willi niedaleko miejscowości Frascati, nieopodal Rzymu. I jak pani Wojnicz tu napisała, to była własność Watykanu. Do tego jeszcze za chwilkę wrócę. Ale też wypada krótko wspomnieć, że sama Lilian, Ethel Lilian Wojnicz była pisarką, poetką i napisała jedną powieść po polsku, w polskim tłumaczeniu ma tytuł Szerszeń, która okazała się niesamowitym bestsellerem w Związku Radzieckim. Miała setki, jeśli nie tysiące wydań w wielkich nakładach, była obowiązkową lekturą szkolną i wręcz traktowano ją dosłownie jako drugą największą po Szekspirze pisarką języka angielskiego. To oczywiście była powieść o rewolucjoniście włoskim, fikcyjnym, ale bardzo się to spodobało właśnie w byłym Związku Radzieckim. Wracając do rękopisu, kiedy Wojnicz go zakupił, dość nadal niejasnych okolicznościach, wewnątrz znalazł też list. List napisany przez czeskiego uczonego Jana Marka Marciego do uczonego jezuickiego Atanasiusa Kirschera, rezydującego w Rzymie. Kircher to był takim no, centrum naukowym, można powiedzieć, świata nauki jezuickiej. Miał kilkuset, tam prawie 800 korespondentów na całym świecie, na misjach jezuickich od Chin po Amerykę Południową i pod kątem badań naukowych, czyli różnych no, ciekawych informacji o językach, o roślinach i tak dalej. Zbierał te informacje, publikował bardzo dużo pięknie wydanych książek. No, był uważany za jednego z najlepszych językoznawców, chociaż tego terminu jeszcze wówczas nie było, ale znawców języków, zresztą też zajmował się hieroglifami egipskimi, uważał, że odczytał pismo hieroglificzne, co się okazało później nieprawdą, no ale bardzo się tym zajmował i w związku z tym Marci wysłał do niego rękopis z tym listem i tu są najciekawsze informacje historyczne. Mianowicie Marci pisze, że dostał w spadku ten rękopis po swoim przyjacielu wraz z jego biblioteką alchemiczną
i że niejaki doktor Rafael, którego można zidentyfikować jako też no, prawnika czeskiego, Rafaela Mniszowskiego, no, opowiadał mu, że on pochodzi z biblioteki cesarza Rudolfa II i że cesarz zapłacił za niego 600 dukatów, co było olbrzymią kwotą na ówczesne czasy, i że autorem był nie mniej, nie więcej tylko Roger Bacon, średniowieczny oczywiście uczony angielski. Te informacje pozwoliły najpierw Wojniczowi na dokonanie pewnych ustaleń co do historii rękopisu, ale później już grupie badaczy współczesnych po 2000 roku, kiedy cała korespondencja Kirschera została zdigitalizowana i udostępniona w internecie, to szereg fascynatów rękopisu Wojnicza odnalazło szereg innych listów w korespondencji między Pragą a Kirschierem w Rzymie, z których wynikało, że owym poprzednim właścicielem rękopisu był niejaki Georgius Barsius, czyli Jiří Bareš, którego no, długo nie można było zidentyfikować, ale jakieś 10 lat temu już się udało go zidentyfikować. On był wysokim urzędnikiem sądowym na Zamku Praskim i się przyjaźnił z Marcim. A więc wiemy, że wcześniej przed Marcim właścicielem rękopisu był tenże Jiří Bareš. Natomiast jeszcze wcześniej, i to też już ustalił sam Wojnicz, być może można powiedzieć, że niestety ustalił, ponieważ na pierwszej stronie rękopisu zauważył wyblakły podpis właściciela i zastosował jakieś chemikalia do odczytania tego podpisu i niestety te chemikalia zniszczyły ten fragment dolnej strony, także dzisiaj tego podpisu już nie widać, ale z jednej strony no, przekazał go Wojnicz, a z drugiej strony tutaj jak na tym zdjęciu tej dolnej części w świetle ultrafioletowym widać zarys tegoż podpisu. I porównując z innymi tego samego, w książkach tego samego właściciela, bo zachowało się też na szczęście szereg książek w Pradze, można z całkowitą pewnością stwierdzić, że pierwszym niewątpliwym właścicielem, który złożył swój podpis, zapisał, że to jest jego książka, swój ex libris taki napisany, był Jakub Horczycki, zwany po łacinie, znaczy sam używał po łacinie nazwiska Sinapius, który był dobrze, znaczy jest dobrze znany, był dobrze znany, on był historykiem, był wychowankiem kolegium jezuickim w czeskim Krumlowie, gdzie nauczył się sporządzania lekarstw i tak mu dobrze szło, że wieści doszły do cesarza Rudolfa i on go sprowadził do Pragi i tam te swoje akwe sinapiane, czyli wody Sinapiusa sprzedawał w ogrodzie jezuickim u podnóża zamku na Hradczanach, a ponoć jak no, z późniejszych relacji, nie wiadomo czy całkowicie wiarygodnych, wynika, w 1608 wyleczył cesarza z jakiejś przypadłości, za co został nobilitowany i zatrudniony jako dworzanin na zamku. To znaczy fakt nobilitacji i zatrudnienia jest jak najbardziej potwierdzony. I teraz możemy spojrzeć, powiązać Jiřího Bareša z właśnie z Sinapiusem, mianowicie Sinapius, jak wspomniałem, w ogrodzie jezuickim działał tutaj po prawej stronie na tej mapce, ale był też administratorem klasztoru benedyktynek na wzgórzu Hradczańskim, który sąsiadował z sądem burgrabiowskim i po drugiej stronie z sądem apelacyjnym
w których pracował Jiří Bareš, a więc jest, i obaj się interesowali alchemią i farmacją, więc jest wysoce prawdopodobne, że Bareš właśnie od Sinapiusa, czyli Horczyckiego, dostał czy to w spadku, czy w prezencie, czy kupił, ale w każdym razie rękopis, dzisiaj nazywany rękopisem Wojnicza. Jak wspomniałem, w liście Marciego do Kirschiera jest informacja, że właścicielem był Rudolf II. Do dzisiaj nie zostało to potwierdzone, ale poszukiwania trwają w różnych rachunkach dworu praskiego i prywatnych zakupach, które się zachowały w archiwach. Także jest wysoce prawdopodobne, że rzeczywiście, ponieważ Rudolf II był znanym zbieraczem różnych osobliwości i też miał wielką bibliotekę, więc jest to wysoce prawdopodobne. Co wcześniej się działo z rękopisem, nie wiemy na razie, ale możemy jeszcze króciutko powiedzieć, co później się działo. Czyli kiedy rękopis został wysłany przez Marciego do Atanasiusa Kirschiera, ten zapewne, no bo nie wiemy, czy odpowiadał na te listy, raczej nie odpowiadał, jak wynika z nich, bo tam w większości tych znalezionych listów nadawcy, czy to Bareš, czy Marci, raczej proszą, że, znaczy mówią, że nie dostali odpowiedzi, więc zapewne odłożył na półkę w swojej przepastnej bibliotece, może nawet na tej rycinie tam z tyłu za nim jest. Po jego śmierci jego zbiory zostały oczywiście własnością zakonu jezuitów w Collegium Romanum w Rzymie i tam zapewne rękopis leżał na półce i pokrywał się kurzem do początku lat 70. XIX wieku, kiedy to po zjednoczeniu Włoch zakony zostały skasowane, a ich biblioteki skonfiskowane celem stworzenia Włoskiej Biblioteki Narodowej. No właśnie Collegium Romanum stało się siedzibą, jako olbrzymia biblioteka stało się siedzibą Biblioteki Narodowej i tam przez prawie 100 lat była właśnie Biblioteka Narodowa Włoska, ale ówczesny generał jezuitów Pierre Becz no, chciał uratować część przynajmniej zbiorów i do niektórych najcenniejszych tomów naklejał takie karteczki z informacją, że to jest z prywatnego zbioru, jak widać tu na tym przykładzie poniżej, z prywatnego zbioru Piotra Pierre'a Becza i w związku z tym no, mógł je wywieźć. One zostały wywiezione najprawdopodobniej też, bo to cały czas mamy jakieś wątpliwości w szczegółach, do Villi Mondragone w pobliżu miasteczka Frascati, no i tam najprawdopodobniej Wojnicz w niejasnych okolicznościach, być może niezupełnie legalnie i dlatego to było ukrywane, ale w każdym razie kupił w 1912 najprawdopodobniej tenże rękopis, który go zafascynował, on go nigdy nie wystawił na sprzedaż, dociekał, kontaktował się z różnymi autorytetami, z historykami sztuki i tak dalej. Po jego śmierci w 1930 odziedziczyła rękopis jego żona, która zmarła w 60. roku, on zostawiła go swojej serdecznej przyjaciółce, a wcześniej sekretarce Wojnicza, Annie Nil, która zmarła rok później, ale zdążyła go sprzedać
takiemu też wielkiemu antykwariuszowi Hansowi Krausowi, z urodzenia Austriakowi, ale działającemu w Stanach Zjednoczonych, za $24,500, co było olbrzymią kwotą w tym czasie. Kraus próbował go sprzedać za 160 tysięcy, ale nie znalazł kupca i w roku 1969 podarował za darmo bibliotece Beinecke na Uniwersytecie Yale. Także taka jest historia rękopisu, a teraz przejdźmy do prób rozwiązań zagadki tego rękopisu. No tu specjalnie ująłem to rozwiązania w cudzysłowy, bo większość takich ogłoszonych złamań tajemnicy czy wyjaśnień tajemnicy rękopisu Wojnicza okazały się fałszywe od razu i wręcz można powiedzieć, że niektórzy badacze swoją reputację stracili naukową na ogłoszeniu oczywiście nie wytrzymujących krytyki rozwiązań. I tak króciutko tylko, bo nam czas ucieka, króciutko już w roku 1919 na prośbę Wojnicza zresztą William Romaine Newbold, profesor literatury amerykański, uznał ten rękopis Wojnicza rzeczywiście za będący autorstwa Rogera Bacona i że tam są opisane w zaszyfrowany sposób odkrycia Bacona przez teleskop i mikroskop, bo wówczas uważano jeszcze, że Roger Bacon właśnie był odkrywcą teleskopu i mikroskopu, co się dzisiaj wiemy, że tak nie było. Już pomijając inne różne, przeskakując powiedzmy do roku 1977, Robert Brumbaugh stwierdził, że to jest oszustwo, że to było oszustwo, czyli że tam nie ma żadnej treści, że to było zrobione tak, żeby zaintrygować Rudolfa II dla wyłudzenia pieniędzy. No być może, nie można tego wykluczyć, ale jednak olbrzymi wkład pracy, jaki autor włożył w ten rękopis, no wydaje się przesadzony. W 1978 roku John Stojko, Amerykanin pochodzenia ukraińskiego, opublikował tłumaczenie całości, twierdząc, że to jest napisane językiem ukraińskim bez samogłosek i że rysunki w ogóle nie mają znaczenia, natomiast treść to są wierzenia pogańskie sprzed epoki, sprzed chrztu Ukrainy, co oczywiście jest tutaj nie do przyjęcia całkowicie. W 1986 Michael Barlow z kolei opublikował taki artykuł, w którym dowodził, że to mogło być fałszerstwo zrobione przez samego Michała Wojnicza, który miał jako antykwariusz na pewno mógł zdobyć stary czysty pergamin. Jako chemik czy farmaceuta z wykształcenia też mógł podrobić stary atrament czy farby, ale jest to raczej niedorzeczne, ponieważ jak wspominałem, nigdy Wojnicz nie wystawił na sprzedaż, a wręcz jest cała dokumentacja, obszerna korespondencja zachowana, gdzie usiłował dociec prawdy o tymże rękopisie, korespondując z licznymi autorytetami na całym świecie. No podobnie jak Stojko w 1987 roku taką niedorzeczną teorię wysunął Leo Levitow, że to jest tajny dokument Katarów, czyli takiej sekty średniowiecznej. W 2003 Polak, i tu mamy polski akcent, Zbigniew Banasik, ogłosił
o czym donosiły nawet światowe agencje, że jest to język manczu, czyli z Mandżurii, a cały tekst to jest księga szamańska z IV wieku przed naszą erą. No też oczywiście niedorzeczne, nie wytrzymujące krytyki stwierdzenie. W 2003 roku Gordon Rugg, brytyjski naukowiec, opublikował w czasopiśmie Kryptologia, a więc poważnym kryptologicznym, najpoważniejszym kryptologicznym czasopiśmie na świecie, artykuł dowodzący, że to jest mechaniczna efekt mechanicznej randomizacji, czyli że nie ma żadnej treści w tekście rękopisu Wojnicza, tylko są przypadkowe znaki wygenerowane przez tak zwane kratki Cardana, co no nie jest przekonujące w każdym razie w sposób, jaki Rugg przekonuje. W 2014 panowie Tucker i Talbert z kolei opublikowali propozycję, że językiem tym bazowym jest Nahuatl, czyli język Azteków. Później tenże pan Tucker z innym autorem wydali całą książkę, dość grubą w wydawnictwie naukowym, ale całkowicie te ich argumenty zostały odrzucone, nie dają się utrzymać. W 2017 Nicholas Gibbs próbował dowodzić, że to jest tak naprawdę po prostu łacina z abrewiacjami, czyli skrótowo zapisywana, często bez samogłosek albo pomijając niektóre spółgłoski, ale to też nie zupełnie został skrytykowany przez mediewistów, on jest językoznawcą, a przez mediewistów został skrytykowany, że zupełnie to jest niemożliwe i jego argumenty nie zostały zaakceptowane. W kolejnym roku panowie Kondrak i Hauer z kolei wystąpili z Kanady z twierdzeniem, że to jest hebrajski bez samogłosek, ale co więcej jeszcze, że wewnątrz słów litery są pozamieniane, czyli są to anagramy słów hebrajskich, też absolutnie nie do przyjęcia i nieprzekonujące. I wreszcie jedna z ostatnich propozycji, oczywiście tych propozycji jest mnóstwo więcej, ale z takich publikowanych w czasopismach naukowych Gerard Cheshire, językoznawca z Anglii, zaproponował, że to jest język protoromański z wyspy Ischia niedaleko Neapolu i że to pismo było tam używane. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Co więcej, autorytety językoznawcze stwierdziły od razu, że nie ma czegoś takiego jak język protoromański, to jest hipoteza pana Cheshire i nie da się tego utrzymać. Czyli te takie odkrycia, powiedzmy, fantastyczne troszkę, nie utrzymały się. Natomiast przejdźmy teraz do niejako drugiej linii dochodzenia prawdy, czyli takiego systematycznego analizowania właśnie pod kątem kryptologicznym badanie języka. No i żeby takie badania można było prowadzić, to musiał być tekst z rękopisu Wojnicza przetranskrybowany, żeby można poddawać go jakimś statystycznym analizom i tak dalej. No pierwszą transkrypcję zrobił Georg Baresz, czyli Jiří Bareš,
w 1637 roku, bo w jednym z listów napisał do Kirschera, że mu przesyła w załączeniu odpisane przez siebie strony, ale to no jako ciekawostka. Natomiast w latach 30. XX wieku współpracujący z panią Wojnicz, wdową po śmierci Wojnicza, dr Petersen z Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie zrobił z kopii fotostatowej rękopisu pełną transkrypcję, ale w oryginalnym alfabecie i z indeksem kartkowym do słów i koordynacją, starając się właśnie do metod statystycznych ataku na język rękopisu Wojnicza próbować. Po wojnie, i tu największe, powiedzmy, najciekawsze od strony kryptologicznej podejście, William Friedman, czyli no najwybitniejszy amerykański kryptolog, jak go się nazywa, ojciec kryptologii amerykańskiej, a niektórzy uważają, że w ogóle najwybitniejszy w dziejach kryptolog. Po wojnie II światowej, kiedy w czasie której zebrał zespół wybitnych innych kryptologów do działań wojennych, do łamania szyfrów między innymi japońskich, i z tą grupą stworzyli w 1945 roku tak zwaną First Study Group, czyli grupę, która zajęła się analizą zawartości rękopisu Wojnicza. Z tej transkrypcji Petersena przenieśli dane na karty perforowane no, ówczesnych z dzisiejszego punktu widzenia dość prymitywnych komputerów, ale jednak działających, do obliczeń bardzo przydatnych, no ale żadnych rezultatów takich namacalnych w sensie rozszyfrowania rękopisu Wojnicza nie uzyskali. Później po dłuższej przerwie na początku lat 60. Friedman znów skomponował taką grupę, znów spróbował podejść do tematu. Zrobiono nową częściową transkrypcję opracowaną przez Prescotta Courier'a. I w tym czasie też ta druga grupa badawcza podjęła też współpracę z Johnem Tiltmanem, też wybitnym kryptologiem, który pracował w czasie wojny w Bletchley Park, co prawda nie przy Enigmie, bo on był szefem działu od niemaszynowych szyfrów, ale no, był wybitnym, później był przedstawicielem właśnie Bletchley Park w Ameryce i stąd w ramach współpracy z Friedmanem również podjął tematykę rękopisu Wojnicza. Sam zrobił kilkustronnicową transkrypcję. Tutaj właśnie panowie Friedman po lewej i Tiltman po prawej na tym zdjęciu. Natomiast no, przełom przyniósł oczywiście internet. W 1991 roku Jim Gillooly, wybitny amerykański kryptolog, który wiele szyfrów, bardzo ciekawe osiągnięcia ma, nie wchodząc już w szczegóły, bo nam czas ucieka powoli. Wybitny kryptolog założył internetową listę dyskusyjną. W ciągu pierwszych lat działania tej listy tę transkrypcję Kuriera przeniesiono na format elektroniczny. Właśnie Gillooly, Jim Reed i Mike Rowe to zrobili. W 1995 roku również transkrypcję tej First Study Group, czyli pierwotnie transkrypcję Petersena, co zrobili Jim Reed, Jacques Guy i Jim Gillooly. A w 1996 roku powstała nowa inicjatywa, tu europejska, tym razem Gabriela Landiniego i René Zandbergena, którzy przygotowali nową transkrypcję nazwaną europejską,
I Gabriel Landini też opracował czcionkę odpowiadającą temu pismu z rękopisu Wojnicza. W 98 z kolei badacz japoński całą nową zrobił transkrypcję od nowa. No można by się zastanawiać, po co od nowa, ale to chodzi o to, że no nie każdy ta literka jest wyraźnie czytelna, identyfikowalna, więc dla tego, żeby były różne warianty odczytu, to było przydatne. I w 98 roku Georges Stolfi, profesor informatyki z Brazylii, też wybitny bardzo, stworzył tak zwaną interline, znaczy ona wcześniej była, ale on tą nowszą wersję, taką od tego czasu wykorzystywaną, interlinear file, gdzie wszystkie te transkrypcje razem za chwilkę pokażę, jak to wygląda. Potem jeszcze była transkrypcja Glenna Clastona, ale ona się nie przyjęła, była zbyt wyrafinowana. I mianowicie ta interlinear file, która jest dostępna w internecie, można sobie ją ściągnąć i samemu podjąć próby analizy treści rękopisu Wojnicza. Ona po prostu ma za pomocą liter alfabetu łacińskiego przepisany cały rękopis z odpowiednimi oznaczeniami i tu jak widać po prawej stronie na tym obrazku w czterech wersjach, czyli czterech transkrypcjach można no prostymi skryptami komputerowymi wydobyć te informacje, które są nam potrzebne do jakiejś analizy statystycznej. No i jak wspomniałem, font o nazwie Ewa, także kopiując z tego pliku tekstowego tekst, możemy go wyświetlić przy pomocy tej czcionki i wtedy wygląda tak jak właśnie jak w rękopisie. I co z tych analiz wynika statystycznych do tej pory? Mianowicie no, mamy 25 różnych liter w tym piśmie, a więc stosunkowo niewiele jak typowy język europejski, nawet mniej na przykład niż polski. Tekst składa się z ponad 170 tysięcy liter. Szacuje się, że pierwotnie mogło to być razem z tymi zaginionymi kartami, mogło to być nawet 250 tysięcy liter podzielonych na 38 tysięcy wyrazów, z czego 8 tysięcy unikatowych słów identyfikowalnych, zakładając, że spacje rzeczywiście są granicami wyrazów, bo tego też nie można z całą pewnością powiedzieć. No i analizy statystyczne wykazują, i to są rzeczy, no, które trzeba brać pod uwagę, ogłaszając złamanie kodu Wojnicza, bo jeżeli któreś z tych ustaleń statystycznych nie da się wyjaśnić przy pomocy jakiejś teorii nowej, to trzeba taką propozycję odrzucić. Tekst jest zgodny z tak zwanym prawem Zipfa, które występuje, już nie będę w szczegóły wchodził, występuje czy działa w każdym, czy w większości języków naturalnych. Słowa są krótsze niż w tekstach łacińskich, mniej więcej nieco więcej niż 5 liter średnio, ale co istotne, rozkład długości wyrazów jest binominalny, to znaczy nie jest taki jak w językach naturalnych, gdzie krótsze słowa występują znacznie częściej niż słowa długie, co jest tu taką no, unikalne, można powiedzieć. Spacje, jak wspomniałem, mogą być granicami wyrazów, ale
być może sylab, jeżeli założymy, że te wyrazy to są tak naprawdę sylaby jakiegoś języka. Wyróżniono też, odkryto też dwa różne dialekty nazwane A i B, które mogą być no, rejestrami językowymi, czyli stylem jakimś albo też tematyką spowodowane, że inne wyrazy w innych układach są, mają większą częstotliwość. No i jedna z najdziwniejszych, najtrudniejszych do wyjaśnienia rzeczy to jest niezwykle niska entropia, entropia tak zwana drugiego rzędu, czyli przewidywalność można powiedzieć, czy zawartość informacyjna tekstu jest za niska w porównaniu z jakimkolwiek językiem europejskim, podobna do języków polinezyjskich nieco, ale też nie aż tak, znaczy one nie mają aż tak niskiej entropii. To jest najdziwniejszy tu statystyczny chyba wystąpiły jakieś problemy techniczne. Miejmy nadzieję, że zaraz pan profesor wróci do nas, bo akurat przerwaliśmy w wyjątkowo intrygującym momencie dotyczącym specyfiki tego manuskryptu. Więc musimy poczekać chwilę na powrót tutaj naszego prelegenta. Tu widzę też duże zainteresowanie Państwa, również to widać po pytaniach, które się pojawiają na Facebooku. Także oczywiście, jeśli są, tutaj też pojawiło się pytanie, czy będzie dostępny ten wykład, czy będzie dostępny później online. Oczywiście tak, będzie dostępny na Facebooku jako zarejestrowana transmisja, także w każdej chwili będzie można go odtworzyć. Więc tutaj na pewno nie będzie problemu. Pojawiły się też pytania, które chcielibyśmy zadać panu profesorowi, oczywiście w części właśnie już po samej predykcji z pytaniami, no ale to miejmy nadzieję, że zaraz uda się tutaj przywrócić łączność. Powiem tylko, że ten temat też jest u nas podjęty, oczywiście mówię na ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma w sposób syntetyczny, także to również można, zachęcamy do odwiedzi naszej ekspozycji. Właśnie teraz proszę chwileczkę poczekać, spróbujemy się skontaktować z panem profesorem, zaraz wrócimy. Tak, panie profesorze, coś problem jest, żeby powrócić? Mhm. Dobra, okej, dzięki, dobra. Dobrze, chyba się udało.
udało. Jakiś problem techniczny wystąpił, tak niestety. Teraz w tej serii. Dobrze, czyli słyszymy się, tak, panie profesorze? Tak, tak, słyszymy, ja słyszę. Powiedziałem, że akurat przerwał nam wyjątkowo intrygujący momencie, więc takie zawieszenie, ale już wracamy. Dobrze. Przepraszamy, tutaj techniczne problemy były, ale pokonane na szczęście. Także wracając do statystycznych analiz, to entropia drugiego rzędu, jeszcze tak zwana entropia warunkowa, są niezwykle niskie. Normalna entropia pierwszego rzędu jest też niska, ale nie jest za niska dla różnych niektórych języków europejskich. Natomiast ta drugiego rzędu, czyli dla par znaków albo warunkowa, czyli no, przewidywalność następnego znaku, jeżeli znamy poprzedni. To jest taka cecha statystyczna, no, bardzo istotna przy porównywaniu języków, czy przy porównywaniu stylów nawet, i nie da się tego wyjaśnić do tej pory nie udało się wyjaśnić tej niskiej entropii w żaden przekonujący sposób. Też inną cechą jest wiele powtórzeń wyrazów po dwa albo trzy takie same po kolei, co nie jest spotykane w normalnych językach naturalnych w większości, czy też tak zwane pary minimalne, czyli dwa wyrazy obok siebie różniące się tylko jedną literą, jednym znakiem. Mamy, odkryto też w ramach tych analiz statystycznych bardzo sztywną strukturę wyrazów, czyli morfologię typową, jak w językach aglutynacyjnych, czyli takich składanych z bloków na przykład, że można te bloki potem wymieszać i też powstają ważne, prawidłowe wyrazy w tym języku, prawda? Czyli nie tak jak mamy w językach takich odmienialnych jak język polski albo takich analitycznych jak angielski na przykład. Niemniej inne cechy tego języka wojnicza nie są podobne do tureckiego czy węgierskiego. No i litery występujące, być może najdziwniejsza rzecz, litery występujące w ściśle określonych pozycjach. Na przykład to, co w transkrypcji jest znak, który jest oznaczony literą Q, a wygląda, tu nam uciekło, prawda, przez przesłanie prezentacji na serwer u Państwa, ale w każdym razie w transkrypcji w oryginale to wygląda jak cyfra 4, podobne do cyfry 4, i ten znak wyłącznie na początku wyrazu w całym tekście. Nie ma go nigdzie indziej, tylko na początku wyrazu i prawie zawsze po nim następuje znak, który wygląda jak literka O, ale też rzadko ta czwórka, czyli to Q, się pojawia na początku akapitu i nigdy w tych etykietach przy tych nagich nimfach albo przy opisach tam gwiazd i tak dalej. Z kolei znak, który jest tutaj w transkrypcji jako litera Y, nigdy nie pojawia się w środku wyrazu, jest albo tylko na początku, albo tylko na końcu. Litera M w transkrypcji jest tylko na końcu wyrazu. I wreszcie chyba najdziwniejsze, to co w transkrypcji jest przedstawiano jako litera F i P, a także w tak prawdopodobnie składanej wersji z innym znakiem, pojawiają się tylko w pierwszym wierszu akapitu, co już jest zupełnie niewytłumaczalne, że jak mamy akapit, to te dwie litery mogą być tylko w pierwszym wierszu, a nie mogą być w żadnym następnym. Być może to są warianty innych znaków, ale wówczas liczba liter by tam spadła jeszcze bardziej.
No więc co można powiedzieć na dzisiaj, jak wyglądają ustalenia, tak w skrócie największym? No, powstał ten rękopis najprawdopodobniej około 1425 roku i najprawdopodobniej w regionie alpejskim, albo północne Włochy, albo południowe Niemcy, na co no, różne tam szczegóły, powiedzmy, artystyczne wskazują, jak na przykład sposób przedstawiania znaków zodiaku, tych figurek znaków zodiaku, który charakterystyczny dla południowo-niemieckich kalendarzy czy dzieł astrologicznych. Również odszukano w kilku miejscach oznaczenia kolorów literką alfabetu łacińskiego maleńką, czyli jako wskazówka dla tego, kto potem kolorował te rysunki, i tam się pojawiają właśnie pierwsze litery niemieckojęzycznych nazw kolorów. No ale to tak, nie jest to całkiem pewne. I mamy nadal dwie opcje: albo jest tam zrozumiały tekst w środku, albo nie ma takiego zrozumiałego tekstu. Jeżeli jest, to może to być język naturalny z licznymi abrewiacjami, czyli skrótowo zapisywany, tak jak łacina, greka, nordycki, hebrajski, jak tam zostało, było proponowane. Ale problem z abrewiacjami jest taki, że jak jest skrótowo zapisywane, to gwałtownie rośnie entropia takiego tekstu, a tu wiemy, że entropia jest niezwykle niska, za niska. Być może jest to zapis fonetyczny, być może taka też padła propozycja, była dyskutowana, debatowana, że to jest no, zapis języka chińskiego, czy też chińskich ideogramów, i te wyrazy wojniczowe tak naprawdę są odpowiednikiem chińskich ideogramów, czyli pojedynczych znaków, a nie wyrazów. No ale jest to też bardzo nie w pełni w sposób wiarygodny wykazane. I wreszcie no, jakiś zaszyfrowany algorytmicznie, ale tu problem z tym, że w średniowieczu szyfry były niezwykle proste i dla współczesnych kryptologów wręcz trywialne byłoby, żeby to odczytać. Także też mało prawdopodobne, żeby tak wyrafinowany algorytm w średniowieczu się pokazał. Być może jest to taki pseudonaturalny język, jak później w XVI wieku stworzyli John Dee i Edward Kelly, tacy alchemicy, magowie angielscy, o nazwie język enochiański, ale to też byłoby prawdopodobnie łatwe do rozszyfrowania. I wreszcie propozycja, i to propozycja Friedmana, czyli no, najwybitniejszego z badaczy od strony kryptologicznej rękopisu Wojnicza, że to jest jakaś forma wczesna języka sztucznego, podobnego do takiego, jaki tam tworzyła Hildegarda z Bingen w XII wieku, a potem filozofowie w XVII, czyli takiego usystematyzowanego języka sztucznego, filozoficznego, nie informatycznego jeszcze, ale filozoficznego. No na razie wykazanie tego, no gdyby tak było, to oczywiście jakaś treść musiałaby tam być i być może jest ona do znalezienia. Natomiast jeżeli nie ma tam zrozumiałego tekstu, no to może to być efekt tak zwanej glosolalii, czyli jak w niektórych religijnych wyznaniach mamy takie, pojawia się zjawisko mówienia obcymi językami, które nie są tak naprawdę obcymi językami, tylko wytworem takim, a i wtedy rzeczywiście entropia takich tekstów jest bardzo niska, no ale wykazanie tego jest trudne. No względnie randomizowany, czyli przypadkowy ciąg znaków, ale tu problem jest z tym, że
te znaki niektóre pojawiają się w bardzo specyficznych miejscach i w związku z tym no ich przypadkowy rozkład taki byłby bardzo, bardzo trudny. Wspomnieć no muszę jeszcze o polskich badaczach również, którzy zajmowali się i zajmują niekiedy nadal rękopisem Wojnicza, usiłując złamać jego zagadkę, rozwiązać jego zagadkę. To przede wszystkim Grzegorz Stawski z Krakowa, astronom, który od 2007 roku prowadził, nawet założył czasopismo internetowe poświęcone badaniom rękopisu Wojnicza, które istniało do 2013 roku. W 2011 Grzegorz Jaśkowiak, informatyk, naukowiec, informatyk z Warszawy, opublikował wyniki swoich badań statystycznych nad rękopisem. I wreszcie z Poznania państwo Jacek Syguła i jego żona Agnieszka Syguła, którzy no od co najmniej, o ile pamiętam, od 2017 roku zajmują się tematyką czy analizą rękopisu Wojnicza i publikują regularnie w internecie wyniki swoich dociekań. Wspomnę też o konferencji, która się odbyła, poświęcona w całości rękopisowi, odbyła się w setną rocznicę umownej daty, umownego roku zakupu rękopisu przez Wojnicza w 2012 roku i to właśnie w Willi Mondragone pod Frascati. Tutaj zaznaczyłem z czałeczką pana doktora Stachowskiego i siebie, którzy braliśmy udział z Polski jako uczestnicy. W najbliższym czasie, na przełomie, czyli od 30 listopada i 1 grudnia, będzie druga konferencja po 10 latach, tym razem organizowana przez Uniwersytet na Malcie. Konferencja online, także można się zapisać do udziału, znaczy już nie jako nie do prezentowania swoich dokonań, ale do udziału, do posłuchania wystąpień na tej konferencji. No, książek na temat rękopisu Wojnicza jest całe mnóstwo w różnych językach. Po polsku, ile mi wiadomo, żadna pozycja książkowa się nie ukazała. Taką bazową, podstawową książką jest ta z lewej, The Wojnicz Manuscript and Elegant Enigma. Tu jako ciekawostka, że też nawiązanie do tego słowa enigma, co oczywiście no, znaczy zagadka po angielsku, ale tak się ładnie w centrum szyfr, tu z centrum szyfrów łączy. Przez panią Mary D'Imperio, współpracowniczkę Friedmana w tej drugiej grupie właśnie badającej rękopis. I tu jest no, cała wiedza do tego momentu, do 75 roku, kompendium wiedzy na temat. Oczywiście później dużo, dużo więcej się pojawiło. Dwie pozostałe to są faksymilowe wydania, to w którym miałem przyjemność uczestniczyć na środku i wydanie przez samą Bibliotekę Yale po prawej stronie. Też w Polsce został opublikowany taki super faksymile w takiej kosmicznej technologii, no, co wygląda jak kopia 1:1, nie do odróżnienia, na papierze, który swoją strukturą i w dotyku i tak dalej przypomina pergamin. I tutaj na zdjęciu miałem przyjemność prezentować tą publikację razem z panem doktorem Markiem Grajkiem, współtwórcą Centrum Szyfrów w 2019 roku. No to jest ze względu na technologię produkcji takiej kopii faksymilowej jest strasznie drogie. Jak tu widać, można kupić taką kopię za 12 800 złotych.
I wreszcie no, najlepsze, najbardziej wiarygodne, bo jest mnóstwo w internecie oczywiście, ale najbardziej wiarygodne, najobszerniejsze, najbardziej treściwe informacje na temat rękopisu Wojnicza można znaleźć na stronie najwybitniejszego, niewątpliwie obecnie znawcy tematu, eksperta René Zandbergena. To jest Holender, pracownik Agencji Kosmicznej w Niemczech, który od no, 30 niemal chyba lat tę stronę prowadzi i cały czas no, aktualizuje, także polecam tę stronę, bo jest całe mnóstwo oczywiście innych, również oczywiście wysokiej rozdzielczości skany całości są na stronach Biblioteki Beinecke, ale też w innych miejscach w internecie można znaleźć. No i na tym bym zakończył, sugerując, że może Centrum Szyfrów Enigma by dało radę złamać tę zagadkę, co by pięknie wyglądało, gdyby właśnie Polskie Centrum Polskiego Antykwariusza rękopis rozgryzło. Dziękuję pięknie za uwagę i oczywiście, jeżeli będą pytania, to bardzo proszę, tylko zapalę tu sobie światło, bo już się ciemno zrobiło. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie profesorze, za ten naprawdę ciekawy wykład, zwłaszcza, że udało się tutaj zarówno przedstawić możliwie szeroki kontekst do tej tematyki, a jednocześnie zachować syntetyczny charakter tej prelekcji. Także o tym, że był to bardzo ciekawy wykład, świadczy chociażby fakt, że utrzymywania się dużego grona naszych odbiorców cały czas, aż do rundy pytań. Tak, także bardzo dziękujemy. No, wyzwanie, bardzo ambitne wyzwanie nam tutaj pan postawił jako instytucji, zwłaszcza, że jeśli spojrzy się na tą ilość teorii, które występowały, prawda, przy okazji prób rozszyfrowania tego tajemniczego manuskryptu. Ja od razu odniosę się do pytań. Pojawiły się pytania, na które pan właściwie częściowo odpowiedział już, to znaczy było pytanie o to, czy są słowa, które się powtarzają w tym manuskrypcie, jak wyglądały próby rozszyfrowania tego zapisu przy dostępie współczesnych technologii. Więc właściwie no, odniósł się pan, chyba że chciałby pan coś dodać jeszcze do tych No nie, no, słowa się powtarzają. Oczywiście tam jak w prezentacji było bodajże teraz z głowy, że tam jest 38 chyba tysięcy słów, z czego unikatowych jest 8, prawda? No, czyli się powtarzają, jak w normalnym języku. Nie mamy zasób różnych słów, było 8 tysięcy chyba, a łącznie wyrazów tam 38, o ile dobrze pamiętam, tysięcy. No, natomiast co do no, sposobów prób rozszyfrowania, no to tak jak wspominałem, no, przede wszystkim analizy statystyczne, no bo to jest główne narzędzie, zresztą dzisiaj kryptologów, to jest podstawowe narzędzie, żeby zbadać, jeżeli to są szyfry proste, podstawieniowe, czy tam z przesunięciem, no to od razu nawet początkujący kryptolog, a takie szyfry były w średniowieczu, prawda? Więc tutaj z innymi rzeczami z okresu średniowiecza, z zaszyfrowanymi tam recepturami zwykle medycznymi czy innymi informacjami nie ma najmniejszego problemu, bo to są bardzo proste. Dopiero pod koniec XVI wieku, o ile dobrze pamiętam, się pojawiały bardziej wyrafinowane szyfry. Także tutaj no, te statystyczne podejście powinno dać wyniki, a jednak nie daje, daje zaskakujące wyniki, niewytłumaczalne. No właśnie, w odniesieniu do tej charakterystyki tego manuskryptu, który pan przedstawił, też pojawiło się pytanie, czy właściwie prośba o rozwinięcie tego terminu entropii w tym zapisie, czy co to dokładnie znaczy, jak sprawdzać zawartość informacyjną. Pojawiło się też pytanie
dotyczące tej charakterystyki konkretnie. To tutaj zaznaczając, że nie mam kompetencji aż tak dobrych z tego obszaru, bo to jest, nie wiem, czy tu ostrość jest w tej chwili słaba, albo mi coś z kamerką, coś... Słaba moja ostrość, ale nie szkodzi. W każdym razie entropia polega na tym, jak jest tekst przewidywalny, czyli nie ma zawartości informacyjnej. Jeżeli mamy same zera na przykład, czy mamy same literki B w całym tekście, to entropia jest zerowa, bo jest w 100% przewidywalność, co jest następne, prawda? W językach naturalnych ta entropia jest oczywiście tam na o ile teraz też z głowy, na granicy gdzieś powyżej 0,4, bo 1 to jest całkowicie nieprzewidywalne, prawda? Czyli totalny chaos, jeżeli coś takiego istnieje, to jest 1, a gdzieś mamy 0,4, natomiast tu w przypadku rękopisu Wojnicza to przewidywalność, entropia spada do poziomu tam około 2, o ile pamiętam w tej chwili, czyli bardzo niska, niezmiernie niska i taka, tak jak wspominałem, podobna do języków polinezyjskich, gdzie mamy tam po dwie, trzy spółgłoski i jedną samogłoskę na przykład, nie? W języku, i wtedy one mają długie wyrazy, ale te same litery się powtarzają, prawda? Czyli taki można nieładnie powiedzieć bełkot, kiedy coś mówimy bla, 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 to jest bardzo niska entropia. Natomiast jeżeli na przykład wyrzucimy samogłoski dla skrócenia, czy tak jak w zapisie języka hebrajskiego, gdzie nie ma samogłosek, to entropia jest dużo wyższa, bo nieprzewidywalna jest kolejny znak, prawda? Czyli jakby jest to miara zawartości informacji. Jeżeli mamy, właśnie tak jak mówiłem, jedną literę w całym zbiorze i ona jest przewidywalna, co jest następne, to jest zerowa entropia, nie ma żadnej informacji, nie można przekazać przy pomocy tego żadnej informacji, prawda? Oczywiście w takim układzie naturalnym, bo w informatyce przekazujemy informacje za pomocą dwóch znaków, ale przewidywalność musi być na dłuższym nagromadzeniu tychże zer i jedynek, bo samo 0,1 jest, ta entropia jest bardzo niska oczywiście. Dziękuję. Tak bardzo niespójnie to mówię, ale jak mówię, nie jestem tutaj, bo to jest pojęcie pierwotnie z fizyki, a później przejęte przez informatykę jako miara zawartości informacji właśnie. Tak, dziękuję. No i właśnie, bo też w odniesieniu do tego było pytanie o to, czy właśnie metody statystyczne pozwalają nam pokazać, które znaki mogą być samogłoskami, a które spółgłoskami. Właśnie. Tak, są takie metody i próbowano to robić, są bardzo wyrafinowane nawet i wykorzystywane przez kryptologów, ale w tym przypadku one zawiodły jak dotąd. Nie udało się, były próby, były hipotezy co do tego, które znaki mogą być samogłoskami, ale nie w sposób w pełni wiarygodny, także do tej pory nie możemy jednoznacznie być pewni, że któreś z tych znaków alfabetu Wojnicza to są samogłoski, a inne to są spółgłoski. Jasne. Tu też pojawiło się pytanie na temat tego, czy manuskrypt był sprawdzany pod kątem ukrytych, niewidocznych tekstów. Czyli rozumiem, że też jakieś elementy jakby z steganografii, gdzie jest... Są takie teorie czy propozycje właśnie, że to jest jakiegoś rodzaju steganografia, ale głównym argumentem przeciwko temu jest to, że
ideą steganografii jest to, żeby dany tekst nie wyglądał na szyfr, prawda? Że mamy jakiś tekst, nie wiem, przepis na naleśniki, a w środku jest ukryta informacja dla szpiega, prawda? Że to nie widać. Natomiast tu tekst wygląda jak szyfr, a nie wiemy, co w nim jest. Także tutaj no, oczywiście były takie pomysły, były takie próby, ale to nie zaprowadziło do jakichś pozytywnych rozwiązań. Nie wiem, dlaczego jestem nieostry cały czas, ale to nie moja kamerka chyba. Coś... Trudno, no, no nic. Dobrze. Trudno tutaj coś w tej kwestii poradzić, ale jest pan profesor widoczny, także myślę, że jest w porządku. Tu też pojawiła się takie pytanie, jednocześnie teoria. Na ile pan profesor uważa za prawdopodobne, że całość jest wytworem osoby autystycznej charakteryzującej się typowymi dla spektrum fiksacjami na kilku tematach, botanika, kobieca fizjologia, astronomia, która może być wychowana w jakimś ośrodku naukowym, na przykład w klasztorze, nie werbalizując zdobytej wiedzy, jak sobie wyobrażam, wytworzyła własny system językowy, analogiczne do tych, które są znane nam obecnie. Czy tego typu hipotezy były poddawane refleksji, czy próbowano zestawiać ikoniczne przedstawienia i pismo z wytworami osób w spektrum autyzmu? Tak, więc to jest jedna z teorii. Zresztą muszę powiedzieć, że jedna z bardziej do mnie przemawiających, że jest to wytwór osoby właśnie o pewnych zaburzeniach, powiedzmy, która wytworzyła swój świat, czy też próbowała no, stworzyć coś, co widziała w rzeczywistości. Właśnie no, tak jak pamiętamy z filmu Imię Róży, z powieści Imię Róży, tam jest taka postać, która... nie pamiętam imienia, ale taki właśnie mówiący, mieszający różne języki w wypowiedziach i tak dalej, nie do końca powiedzmy świadomy rzeczywistości i jak najbardziej to jest tylko wykazanie czy udowodnienie tego, no jest niezwykle trudne i czy wręcz niemożliwe, ale taka możliwość jak najbardziej moim zdaniem istnieje. Były takie sugestie też innych, do mnie to przemawia, no ale żeby to wykazać, udowodnić, to jest trudno, ale oczywiście jak najbardziej możemy, że ktoś, kto na przykład pracował w klasztornej bibliotece, tam jakoś pomagając i potem sobie wytworzył swój świat właśnie ze swoim pismem, czy też kopiował nieudolnie, co mu się wydawało, prawda, z przetworzeniem. No, mogło tak być, no ale z drugiej strony, czy ta osoba zapisywała jakąś treść, to jest pytanie, prawda? Czyli nadal pozostaje, czy tam jest jakaś treść, czy on lub ona ewentualnie coś zapisywali, czy w jakimś swoim wewnętrznym języku, no ale czy ten język też może być przełożony, czy wyjaśniony, czy przełożony na język naturalny, powszechnie używany. To rzeczywiście bardzo ciekawa koncepcja, a to jeszcze jest pytanie pytanie o teorię dotyczące tego zapisu jako pisma automatycznego. Tu raczej bym miał wątpliwości, bo to nie ma tego typu cech, prawda? Pismo automatyczne, jak media spirytystyczne produkują takie pismo automatyczne, to jest zwykle, no istotą jest jakiś przekaz, żeby tam ze światów duchowych, prawda, przekaz informacji, więc zwykle pismo automatyczne jest pismem dziwnym, innym charakterem pisma niż ta osoba normalnie pisze, ale
normalnym języku naturalnym i zawierające treść, prawda? Tutaj tu widzimy zresztą pisma automatyczne, no też jest takie spontaniczne, a to jest ewidentnie no, precyzyjnie pisane. Tutaj widać wprawną rękę. To nie jest tak, że jak my byśmy wzięli pióro, gęsie i kałamarz i byśmy potrafili tak pisać, nie? Bo to jest wprawna ręka pisarza średniowiecznego, kogoś, kto umiał pisać. To jest niewątpliwe. I to mamy te około 240 stron tak zapisanych i zrobione rysunki. Rysunki wcześniej były robione, więc też nie pisma automatyczne, bo rysunki były najpierw. To wiadomo, bo pismo oblewa rysunki, prawda? Tak jak w dzisiejszych programach do składu komputerowego, nie? Wstawiamy rysunek i oblewamy tekstem i to było właśnie w ten sposób powstawało i potem jeszcze były wypełniane farbą, kolorami te niektóre rysunki. Także tutaj no też nie widzę, żeby tu pismo automatyczne mogło w jakiś sposób pomóc w wyjaśnieniu. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Chyba na tym skończymy rundę pytań. I pozostaje mi jeszcze raz podziękować, wyrazić uznanie za pańskiego sposobu przekazywania wiedzy, o czym świadczy najlepiej właśnie tutaj grono naszych odbiorców, które było stałe, utrzymywało się, co oznacza, że rzeczywiście no, wszystkich po prostu ten wykład bardzo interesował. I zarówno dużo pytań i aktywność na Facebooku o tym też świadczy. No to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali i Centrum Szyfrów za zaproszenie. Bardzo dziękuję, bo to też mi bardzo miło było tutaj się w tak cennym gronie słuchaczy i zainteresowanych wypowiadać. Tak, widzę właśnie też w komentarzach, że też nasi słuchacze dziękują panu właśnie za ten wykład serdecznie. A ja jeszcze powiem, że oczywiście na pewno będziemy jeszcze korzystać tutaj z wiedzy i doświadczenia pana profesora w przyszłości. Zachęcamy też wszystkich zainteresowanych do odwiedzin naszej ekspozycji, w której też ten wątek jest podejmowany, do odwiedzin również w mediatece, w której są pokazywane innego rodzaju ciekawe dokumenty, skany dokumentów, źródła, zdjęcia związane z historią oszukania Enigmy, ale też z tematami kryptologicznymi i oczywiście zapraszamy wszystkich do skorzystania z kolejnych naszych wydarzeń. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Ja również dziękuję, do widzenia.